Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, ważnym graczem w branży wydobycia i przetwórstwa cennych zasobów ziemi. Czerpiemy z pokładów wiedzy istniejących w organizacji, z kompetencji i doświadczenia naszych pracowników. Odkrywamy nowe, przyjazne środowisku naturalnemu możliwości eksploatacji zasobów naturalnych. Tworzymy kulturę współdziałania, dzięki której możemy mierzyć się z każdym wyzwaniem, odważnie zdobywać nowe rynki oraz realizować biznesowe ambicje. Najcenniejszym zasobem, jaki posiadamy, jest wiedza. Wykorzystujemy ją wspólnie dla dobra ogółu. KGHM. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie ze Stadionu Lubińskiego Zagłębia. Maciej Iwański, zapraszam na spotkanie rundy kwalifikacyjnej Pucharu UEFA. Zagłębie Lubin gra dzisiaj z Dynamem Mińsk. 11 lat temu, jak mówił Rafał Patera Państwu z naszymi gośćmi w studiu przedmeczowym, Zagłębie Lubin grało na tym obiekcie z Wielkim Milanem. Od tamtego czasu tylko Puchar Intertoto. No i teraz znów Puchar UEFA gości na lubińskim obiekcie. Wielkie nadzieje klubu z Lubina na to, że dzisiaj w tym spotkaniu pokonają Białorusinów, wywalczą dobrą zaliczkę przed spotkaniem w Mińsku. Drodzy Państwo, zaczynamy od składów obu zespołów. Oto Dynamo Mińsk. W bramce z numerem pierwszym Artur Lesko, dalej z dwójką Wanciha Ran z czwórką, Juvenal z piątką Igor Roszkow, z siódemką Aleksandr Hackiewicz, z ósemką Witalij Wołodenko, z dziesiątką Sierhiej Kisilak, z czternastką Sierhiej Paulukowicz, kapitan drużyny gości, z szesnastką Kirill Pauliuczak, z numerem osiemnastym Denis Popow, a z dwudziestką jedynką Eduardo. Takich piłkarzy wybrał trener Aleksiej Petruszin. A to Zagłębie Lubin, numer 21 w bramce Mariusz Liberda, dalej 27 Vidas Alunderis, 5 Manuel Arboleda, 4 Michał Stasiak, 20 Tomislav Wisewicz, nowy piłkarz w drużynie lubińskiej, z numerem 8 inny nowy nabytek Mateusz Bartczak, z 6 Andrzej Szczypkowski, jedyny, który pamięta mecz z Milanem, z 22 Łukasz Mierzejewski, 9 Wojciech Łobodziński, 7 Maciej Iwański i z numerem 11 Michał Chałubiński. Sędzią tego spotkania jest Turek Ismet Arcuman, pomagają mu jego asystenci Cemal Gemici i Timur Direkler. Debiut w tym spotkaniu zalicza selekcjoner, trener Zagłębia Lubin, były asystent Pawła Janasa Edward Kleindienst. No i to jest też symboliczne, po tych wielkich emocjach niemieckich mistrzostw świata wracamy na nasze, no nie ligowe, ale polskie boiska i do rywalizacji polskich drużyn w europejskich pucharach. Zagłębie Lubin to trzecia drużyna Orange Ekstraklasy minionego sezonu, 15 punktów straty do drugiej Wisły Kraków. No i o włos dosłownie wyprzedzona Amika Wronki, z której przyszedł do klubu z Lubina właśnie Mateusz Bartczak z ósemką oraz asystent Edwarda Kleindiensta Krzysztof Chrobak. To na pewno ważny moment dla trenera Kleindiensta po 11 latach pracy z reprezentacjami młodzieżowymi. Po raz pierwszy ma okazję prowadzić piłkarzy ligowego klubu w Polsce. Od bramki goście, to nie będzie łatwy rywał Dynamo Mińsk. To jest zespół, który seryjnie zdobywa Mistrzostwo Białorusi. Trzykrotnie sięgnął po puchar tego kraju. No i ma w składzie przede wszystkim numer 7 Aleksandra Hackiewicza. To niemal legenda białoruskiej reprezentacji białoruskiego futbolu. Były znakomity rozgrywający Dynama Kijów. Goście przy piłce, podkreśla się tutaj w Lubinie przede wszystkim trudność główną dla piłkarza Edwarda Kleindiensta, która wynika z tego, że jeszcze Zagłębie jest w strefie przedsezonowej. Oni grali do tej pory tylko sparingi z niemieckimi amatorami oraz z zespołami za naszej południowej granicy, zaś zespół z Białorusi jest w środku sezonu ligowego. Po 13 kolejkach Dynamo Mińsk zajmuje trzecie miejsce w swojej ekstraklasie, ale zdaniem sztabu szkoleniowego Zagłębie Lubin to jest drużyna, która poradziłaby sobie bez kłopotów w Orange Ekstraklasie i walczyłaby w polskiej lidze o tytuł. Paulikowicz właśnie do Hackiewicza. Hackiewicz podanie na lewą stronę, które otwiera sytuację do dośrodkowania w pole karne Mariusza Liberdy. Łukasz Mierzejewski, numer 22 na lewej stronie pomocy drużyny Zagłębia, chociaż poprzedni szkoleniowiec drużyny z Lubina, Franciszek Smuda, ustawiał go w linii obronnej. Kisiliak,
Kisiliak. Urywał się Eduardo. Na chwilę tylko wyjaśniają sytuację Lubiniana. Hackiewicz. Niemal każda sytuacja, niemal każda akcja Dynama Mińsk musi przejść przez tego piłkarza. No ciekawa historia Hackiewicza. To jest zawodnik, który w latach 96-2004 zagrał 130 meczów ligowych i strzelił 26 bramek dla Dynama Kijów, wielkiego ukraińskiego klubu. Potem grał nawet w Chinach i w łotewskiej Wencie, która miała być taką łotewską Chelsea London, ale to wszystko nie wyszło. Klub się bardzo szybko rozpadł, mimo potencjalnie wielkich pieniędzy w niego zaangażowanych. No i Hackiewicz, który nie dostał angażu w Szkocji, w Hertz, przyszedł przed początkiem tego sezonu, a właściwie minionego sezonu. Patrząc z naszej perspektywy, bo na Białorusi gra się systemem wiosna-jesień, do Dynama Mińsk. Pan Cicharan krótko rozgrywa piłkę z Eduardo. Jeden z dwóch Brazylijczyków w składzie Dynama Mińsk. I właśnie Hackiewicz. Spodziewamy się tego, że Dynamo będzie lepiej prezentowało się fizycznie w tym spotkaniu. Ale Zagłębie, jeśli chce grać dalej w Pucharze UEFA, musi dorównać będącym na pewno w lepszej formie Białorusinom. Szczypkowski. Dzisiaj kapitan Lubinian to oczywiste, jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy w naszej ekstraklasie. Ale ten 35-letni środkowy pomocnik i kapitan Lubinian zagrywa piłkę poza boisko. Lat przerwy od czasu meczów z Milanem to trzeci start Zagłębia Lubin w Pucharze UEFA w latach 90-91 i 95-96. W tych właśnie sezonach poprzednio Zagłębie Lubin startowało w tym właśnie europejskim pucharze. Ale nigdy nie zaczynało tak wcześnie. To jest też wynik tego, że nasze kluby niezbyt radziły sobie w europejskich rozgrywkach w ostatnich sezonach. Od bramki Liberda. I dlatego te współczynniki przy naszym kraju są tak niskie w tabelach UEFA, że już od rundy, pierwszej rundy kwalifikacyjnej muszą toczyć boje piłkarze Zagłębia Lubin. Są jednym z 70 klubów europejskich, który gra w tak wczesnej fazie rozgrywek. W jednej z trzech grup tak to podzieliła UEFA. Zwycięzcy awansują dalej, by potem grać w pierwszej rundzie Pucharu UEFA po ewentualnych następnych sukcesach i wreszcie, by trafić do rozgrywek grupowych tego drugiego, co do ważności, europejskiego pucharu. Piłka dla gości. Ucierpiał w starciu z piłkarzami Zagłębia Lubin Eduardo. Mamy chwilę przerwy w grze. Widzą Państwo, siódma minuta spotkania w Lubinie. I wciąż nie mieliśmy dobrej akcji ani ze strony Dynama Mińsk, ani ze strony podopiecznych Edwarda Kleindiensta. Jest kilka zmian w składzie Zagłębia. Widzą Państwo, jak doszło do tego starcia w powietrzu i dlaczego ucierpiał Eduardo. Za chwilę wróci do gry, ale przez te kilkanaście sekund Dynamo Mińsk gra w osłabieniu. W dzisiejszym spotkaniu nie może wystąpić uskarżający się na lekką kontuzję Dariusz Jackiewicz. Felipe dobrze powstrzymał Denisa Popowa. Brawa dla brazylijskiego obrońcy. Już piłka w kierunku Michała Chałubińskiego. Zaczną z autu Lubinianie. Również Ibrahim Sandej, który ma najwyższy kontrakt w Lubinie, a i najsłabszą formę. Nie znalazł się nawet na ławce rezerwowej. Arkadiusz Malarz kilka dni temu
sposób nieoczekiwany wyjechał do Grecji, do Skody Xanthi. W trybie pilnym ściągnięto Jakuba Szmatułę z Górnika Polkowice, ale Zagłębie wciąż szuka drugiego bramkarza, bo tym pierwszym niepodważalnie jest doświadczony Mariusz Liberda. Nie opanował piłki Tomislav Wisewicz, to nowy zawodnik w drużynie Zagłębia, potwierdzony do gry zaledwie wczoraj. Chorwacki obrońca. No i nowa nadzieja Zagłębia Lubin po tym, jak Robert Kłos, który bardzo przyzwoicie spisywał się w barwach drużyny prowadzonej przez Franciszka Smudę wiosną, tą świetną wiosną w wykonaniu Zagłębia Lubin, nie przedłużył kontraktu ze swoim dotychczasowym pracodawcą. Eduardo nie mógł wygrać pojedynku w powietrzu ze Szczepkowskim. Felipe natychmiast doskoczył do piłki. Stasiak i Alon Deris. Nie ma spalonego, dośrodkowanie pod bramkę Mariusza Liberdy. Uwaga, strzał. Nie, teraz mamy uderzenie z dystansu. Zablokowane przez Szczypkowskiego. Potknął się Mierzejewski, nie wykorzystał swojej dobrej szybkości. To przebojowy, dynamiczny piłkarz. Możemy mieć nadzieję, że kilka razy w tym spotkaniu spróbuje przedostać się pod bramkę Artur Aleski. Chałubiński wykorzystuje błąd i wydawało się, że faul Paul Juczaka, ale innego zdania jest turecki arbiter. Rozpoczynają kontratak Białorusini. Uwaga, lewą stroną groźnie mogło być, ale potknął się Wołodenkow. Wraca Alon Deris i wyjaśnia sytuację. Piłka dla gości, dośrodkowywana. Nie ma spalonego, jest teraz, uniósł w górę chorągiewkę sędzia, asystent. No i teraz ma pretensje do niego, że uczynił to tak późno. Grający z numerem 5 Manuel Arboleda. To on właśnie wraz z Michałem Stasiakiem tworzy parę środkowych obrońców Zagłębia Lubin. Po lewej stronie gra Wisewicz, po prawej Alon Deris. Dosyć międzynarodowe zestawienie linii obronnych w Zagłębiu to już pewna tradycja ostatnich kilkunastu miesięcy, z tym, że jakość piłkarzy, którzy czasami do Lubina byli sprowadzani, była bardzo mocno wątpliwa. Tym bardziej z ciekawością będziemy obserwować nowego lewego obrońcę Zagłębia, Wisewicza, numer 20. Arboleda efektownie i bardzo skutecznie, bardzo dobre recenzje zbierał ten obrońca od momentu, kiedy pojawił się w składzie Zagłębia Lubin. Jego występ był wątpliwy, wraca do składu po kontuzji, ale był bardzo cennym piłkarzem Zagłębia Lubin w minionych rozgrywkach. Tak więc nie dziwi, że kiedy tylko stanął na nogi, to Edward Kleindienst posyła go do boju. Eduardo. Juvenal przegrał pojedynek w powietrzu. Wciąż jednak Zagłębie Lubin przez 11 minut spotkania nie potrafi stworzyć zagrożenia pod bramką Dynama Mińsk. Poradził sobie w dość trudnej sytuacji Alon Deris. Bartczak. Iwański do Bartczaka, szansa dla Zagłębia. Uwaga, Artur Lesko znakomicie broni. Jest rzut rożny, ale pierwsza tak dobra akcja Zagłębie Lubin w tym spotkaniu. Piękna wymiana podań, znakomita gra wzajemna pomiędzy Mateuszem Bartczakiem i Maciejem Iwańskim. Zobaczmy. Bartczak, Iwański z pierwszej piłki. Bartczak nie był na spalonym i po raz pierwszy stały element gry tego spotkania. Maciej Iwański ustawia piłkę w narożniku boiska Zagłębia Lubin. Prawą nogą, a więc zdaje się, że piłka będzie odchodząca od bramki Białorusinów. Za mocne jednak to zagranie, Arbolada już nie zdąży. Mocny wyrzut z autu. Bezpardonowo zaatakował Witalija Wołodenkowa.
Andrzej Szczypkowski. Zobaczmy. Obawialiśmy się o warunki atmosferyczne. 27 stopni było jeszcze godzinę temu w Lubinie. Teraz jednak jest dużo lepiej, jeśli chodzi o warunki do gry. Słońce schowało się za chmurami, wieje wiatr, więc to spotkanie nie będzie piłkarzy kosztowało tyle wysiłku. Jeszcze wcześniej wydawało się, kiedy był tutaj jeszcze upał. I gdy jeszcze o 15 termometry w Lubinie pokazywały 34 stopnie Celsjusza. Roszko. Jest jedynym piłkarzem Dynama Mińsk, który grał w meczu, w którym Liberda wychodzi z bramki. Dobra decyzja, kiedy to białoruska młodzieżówka we Wronkach rozgromiła naszą młodzieżówkę w kwalifikacjach Igrzysk Olimpijskich. Aż 4-0. Wtedy selekcjonerem naszej reprezentacji młodzieżowej był Edward Kleindienst. I w składzie miał dzisiaj swojego środkowego obrońcę Michała Stasiaka. Chciałby na pewno Kleindienst wziąć swój mały rewanż na białoruskim futbolu. Bartczak. Poszukał Łobodzińskiego. Przytomnie jednak Pawlikowicz. Pan Cicharan. Spieszą się Białorusini z rozwojem tej akcji. Hackiewicz, ale znów przez swojego prawego obrońcę Eduardo, zahaczany przez Wisewicza. Upomina turecki arbiter lewego obrońcę Zagłębia Lubin. Teraz turecki arbiter musiał sprawdzić, czy wszystko w porządku jest z Andrzejem Szczypkowskim, który kilka minut temu odniósł lekką kontuzję. No i sędzia musi sprawdzić przede wszystkim, czy zawodnik jest zdolny do gry. Zaskoczony tym rozwojem wypadków przed chwilą Wołodenkow. No i kolejny raz czujnie w obronie piłkarza Edwarda Kleindiensta. To na pewno jest spora zmiana w szatni przede wszystkim Zagłębia Lubin. Franciszek Smuda był szkoleniowcem dość impulsywnym, tą kolorową osobowością. Edward Kleindienst jest jego przeciwieństwem. To spokojny człowiek, który rzadko podnosi głos. Zobaczymy, jak praca tego szkoleniowca wpłynie na zespół Zagłębia Lubin, bo Smuda miał tutaj wyniki znakomite, ale też Smuda fatalnie zaczął z Lechem Poznań nowy sezon, przegrywając w pucharze Intertoto z mołdawskim Tiraspolem. Ciekawie wyglądała ta akcja, zatrzymana jednak przez Juvenala. Widzą Państwo statystykę czasu przy piłce tego pierwszego kwadransa. Przewaga naszych dzisiejszych rywali. Stasiak. Wisewicz. Teraz przez chwilę oddają inicjatywę Białorusinie, ale już natychmiast atakowany Szczypkowski. Agresywnie przez Roszkowa. Iwański ma trochę miejsca. Zablokowany przez Eduardo. I Roszkow. Bardzo przytomnie, ciekawe odegranie. Czwórką atakują piłkarze Dynama Mińsk. Nie zorientował się Wisewicz w tym, gdzie jest piłka. Denis Popow. Eduardo. Krótko, ale znakomicie teraz Chorwat zablokował podanie. Kisiliak. Krótko z Eduardo. Kisiliak. Dobrze Szczypkowski. Jeszcze nie ustają w atakach goście. Lecz Eduardo trafił w arboledę. Łobodziński dynamicznie, indywidualnie, znakomicie ma z prawej strony Chałubińskiego. Łobodziński idzie na przebój. Łobodziński za chwilę będzie w polu karnym rywali. Tylko że tę indywidualną akcję w imponujący sposób powstrzymuje Kirill
Paul Juczak. Dobrze zachował się Wizewicz. Piłka dla Zagłębia. Andrzej Szczypkowski w tej chwili poza boiskiem. Przy ławce rezerwowych udzielona jest mu pomoc medyczna. 18 minuta spotkania w Lubinie. Jak na razie niewiele ciekawego. Ale też w każdej chwili bezbramkowy wynik może się zmienić. Iwański do Bartczaka. Mierzejewski uprzedzony przez Wanci Harana. Zagłębie wciąż w dziesiątkę. Teraz już w komplecie Andrzej Szczypkowski wraca na boisko. I zachęcają swoich piłkarzy do śmielszych ataków na bramkę Dynama Mińsk. Kibice Zagłębia, którzy w sile mniej więcej 4, może 5 tysięcy pojawili się na tym sporych rozmiarów obiekcie oddanym już do użytku ponad 20 lat temu. Głośno mówi się w Lubinie o tym, że jest bardzo wyraźna potrzeba, aby przebudować stadion i uczynić z niego obiekt na mniej więcej 20 tysięcy. Chałubiński odpychany, twardo grają Białorusini, ale Paul Juczak przekroczył przepisy. Jest też rzut wolny dla Zagłębia, a więc oczywiście Maciej Iwański, numer 7. Tym razem ten prawonożny środkowy pomocnik Zagłębia będzie dośrodkowywał piłkę dochodzącą do bramki Artura Leski. Może nawet pokusić się o strzał bezpośrednio na bramkę Dynama Mińsk. 7 piłkarzy Zagłębia pod bramką rywali. Uwaga! Zamieszanie Arboleda, bliski skierowania piłki do siatki, ale ta jest już 45 metrów od bramki Leski. Szczypkowski zagrał na prawo. Alon Deris mocno w pole karne. I skutecznie Igor Roszkow. Dwadzieścia minut meczu za nami. No i teraz zaczyna padać nad lubińskim obiektem. Zobaczymy, jak to będzie miało wpływ na grę i czy w ogóle. Bardzo dobra piłka od Paulikowicza na lewo. Uwaga, Alon Deris. Alon Deris nie zablokował tej piłki, ale poradził sobie Stasiak. Uwaga, znów było groźnie. Znów zagrożenie dla defensywy Zagłębia Lubin. Uderzał Gomez da Silva, Juvenal. Lewy obrońca Dynama Mińsk, ale ta piłka potrzebowała daleko, daleko od bramki Mariusza Liberdy. Bartczak dobrze odgrywa Alon Derisowi. Wisewicz. Arboleda. Stasiak. Po lewej stronie pokazuje się Mierzejewski. Schodzi teraz do środka. Do niego właśnie zagranie. Ale odrobinę za mocno. Zresztą nawet gdyby piłka była adresowana dokładnie do Mierzejewskiego, to było tam aż 3 obrońców Dynama. W takiej sytuacji niezwykle ciężko byłoby naszemu zawodnikowi przedostać się z piłką pod bramkę Artura Leski. Liberda. Pamięta imponującą przygodę Groklinu Disco Woli Grodzisk Wielkopolski, jego poprzedniego klubu w Pucharze UEFA. No to już będą 3 sezony temu, kiedy grodziszczanie eliminowali Hertha Berlin i Manchester City z rozgrywek Pucharu UEFA, aby zatrzymać się dopiero w 3 rundzie na Francuzach z Girondins de Bordeaux. Hackiewicz na razie nie daje zespołowi tego, czego można było się po nim spodziewać. Niewiele kluczowych zagrań
doświadczonego 32-letniego pomocnika Dynamo Mińsk. Rożkow, niezrozumienie, ale bez negatywnych skutków dla drużyny Dynamo Mińsk z Wanciharanem. Uwaga! Ponownie Rożkow, ale spokojnie, bez żadnego kłopotu radzą sobie Lubinianie. Bartczak musi uważać. Bartczak traci piłkę. Liberda. Ma czego żałować Wołodenkow. Mógł wykorzystać błąd polskiego pomocnika. 23. minuta gry. Widzą Państwo, 1/4 spotkania za nami. Rzut wolny dla Zagłębia. Taka jest decyzja tureckiego arbitra. Starcie z Juvenala z Wojciechem Łobodzińskim. Przekroczył przepisy brazylijski obrońca białoruskiego zespołu. Znów okazja do dośrodkowania pod bramkę Leski. Znów szansa na to, aby Zagłębiu Lubin wyszło na prowadzenie. Uwaga, dośrodkowanie, Łobodziński, dobra sytuacja! I bardzo niewiele brakowało najlepszemu snajperowi Zagłębia, Michałowi Chałubińskiemu, do tego, aby z bliska wpakować piłkę do siatki. Jeszcze ucierpiał Artur Lesko, już wszystko w porządku, zobaczmy. Świetnie przedłużył na tak zwany długi słupek Wojciech Łobodziński, no i Chałubiński robił co mógł. Przytrzymywany był Stasiak przez Hackiewicza, ale Chałubiński urwał się obrońcom rywali. Kirił Pauliuczak. Wanciharan. Hackiewicz dokładnie do Eduardo, ten zatrzymany bez faulu. Bartczak, Łobodziński. Utrzymał się przy piłce, no to było imponujące, ale też zdaniem pana sędziego prawy pomocnik Zagłębia faulował. Już musi wracać za Juvenalem. Juvenal, mocne dośrodkowanie. Wisewicz poza boisko. To jest bodajże pierwszy rzut rożny dla piłkarzy Aleksieja Petruszina w tym spotkaniu. Uwaga! I piłka dla Zagłębia. Bije brawo Mariusz Liberda swoim kolegom z zespołu. Wyszli cało z tej opresji. I teraz mają piłkę. Łobodziński, znów starcie z Juvenalem. Teraz już mocno pada nad lubińskim stadionem, a więc boisko powinno być śliskie. To sprzyja szybkiej grze. To sprzyja strzałom z dystansu. Juvenal zagrywa asekuracyjnie aż do Artura Leski. Wisewicz. Strefę środkową. To jest Szybkowski. Pokazuje mu się Łobodziński. Kółeczko, by zorientować się w sytuacji na boisku, zrobił Andrzej Szybkowski. Wisewicz zatrzymany przez Sergeja Kisiliaka. I Chałubiński. Chałubiński, okazja do strzału. Natychmiastowa decyzja napastnika Zagłębia, ale tam jest Wanciharan. A Juvenal zagrywa do Rożkowa. Kisiliak. Wisewicz i Szybkowski. Alunderis. Alunderis, Chałubiński! T
Teraz dobra akcja Zagłębia Lubin. Bardzo precyzyjne dośrodkowanie litewskiego prawego obrońcy Zagłębia Witasa Alunderisa. Chałbiński łatwo oszukał Kirila Pauliczaka. Dobrze ustawił się do piłki i zabrakło bardzo niewiele. Znów Chałbiński, znów alarm w defensywie Dynama Mińsk. Chałbiński czeka na partnerów. Łobodziński. Dośrodkowanie jest Mierzejewski, obok niego Iwański. Mierzejewski! Fantastyczna interwencja Artura Leski. Ratuje Dynamo Mińsk w ciągu minuty. Zagłębie stwarza sobie dwie bramkowe okazje. Cztery do jednego w strzałach, ale 0-0 w bramkach. Wisewicz. Wisewicz precyzyjnie, ale na spalonym zdaniem asystenta sędziego Łukasz Mierzejewski. Siła Zagłębia to właśnie szybcy, młodzi, przebojowi. Łobodziński na prawym skrzydle. Mierzejewski teraz na lewym, którego widzieli Państwo przed chwilą na swoich ekranach. No a w ataku 30-letni Michał Chałbiński, a oto Edward Kleindienst. Zalicza jak na razie bezbramkowy debiut w swoim pierwszym oficjalnym meczu w charakterze trenera Zagłębia Lubin. Bardzo dobrze ustawiony Alunderis, Bartczak. Przywilej korzyści zastosował sędzia. Rozpędza się Iwański, mija linię środkową Dynama Mińsk. Chałbiński wychodzi na pozycję. Sędzia pozwala grać dalej, Łobodziński, ale wrócili już Białorusini. Mniej korzystna sytuacja dla naszych zawodników. I piłka dla Zagłębia. Niemal pół godziny gry za nami. Chałbiński, Chałbiński. Zatrzymany przez Juvenala. Eduardo. Stasiak. Mierzejewski. Szczypkowski do Wisewicza. Iwański nie ryzykował, zagrał do Szczypkowskiego. Alunderis. Bartczak zgubił piłkę. Szkoda tak prostego błędu. Juvenal. Pauliuczak. Eduardo. Eduardo. I fenomenalnie Arboleda. Zasłużone brawa dla jednego z ulubieńców lubińskiego stadionu. Teraz potężny cios zaliczył Witas Alunderis, który przypadkowo zablokował to bardzo mocne uderzenie. Będzie rzut rożny dla Dynama Mińsk. No ale wszystko w porządku z litewskim obrońcą. A my widzimy powtórkę znakomitego strzału głową Łukasza Mierzejewskiego. Rzut rożny dla gości. Piłka za chwilę powinna znaleźć się pod bramką Mariusza Liberdy, ale cała głowa lubińskich obrońców w tym, aby nie była w siatce. Krótkie zagranie Hackiewicz, uwaga! No i na nasze szczęście skiksował Witalij Wołodenkow, ale zaskakujące to rozegranie rzutu rożnego.
Nie ma spalonego. Właśnie Wołodenko. Znów jest przy piłce. Teraz na skrzydle. Wołodenko do środka. Uwaga, Eduardo. I Mierzejewski. No, podoba mi się na razie ten piłkarz w pierwszej połowie. Jest wszędobylski, aktywny. No, kilka minut temu bardzo bliski wykorzystania swojej okazji bramkowej. Eduardo, Roszkow, Hackiewicz, Juvenal. No i drodzy Państwo, to spotkanie wygląda tak, jak wygląda, dlatego że Dynamo Mińsk wcale nie kwapi się do tego, aby za wszelką cenę zdobyć bramkę. Wynik bezbramkowy jest również dobry dla nich w kontekście rewanżu na własnym stadionie w Mińsku. No a Zagłębie tak jakby sprawdzało własne siły, własne możliwości. Po tym jak, przypomnę, to jest ich pierwsze spotkanie o stawkę jeszcze przed startem nowego sezonu w Polsce. Szczypkowski do Iwańskiego. Może teraz kolejna dobra akcja Zagłębia. Mocno zagrywana piłka. Wydaje się, że mądrzej by zrobił Iwański, gdyby zagrał na lewo do Mierzejewskiego. Ten miał trochę miejsca, a nie pomiędzy dwóch obrońców Dynamo Mińsk. Roszkow. Hackiewicz. Kisiliak do Paulikowicza. I Juvenal. Roszkow. Zagłębie schowane za podwójną gardą. Kisiliak. Dobra piłka. Uwaga. Wołodenkow. Na nasze szczęście Denis Popow nie zrozumiał się z Wołodenkowem, ale Dynamo ma rzut rożny, a więc groźna sytuacja pod bramką Mariusza Liberdy. Patrzę na Edwarda Kleindienstra. Nie jest zadowolony z gry swoich piłkarzy. Widać to nawet z odległości kilkudziesięciu metrów. Około 10 minut do końca podstawowego czasu gry w pierwszej połowie. Dośrodkowanie, które niezamienione jest przez Białorusinów na bramkę. A widzieliśmy, że wykonywali trzeci swój rzut rożny w tym spotkaniu. Oto powtórka tej sytuacji. A za chwilę od bramki Mariusz Liberda. Szczypkowski szukał okazji do odbioru tej piłki. Iwański, ale wyższy o głowę Roszkow z łatwością wygrał pojedynek w powietrzu. Z błąd wydawało się popełnił Wisiewicz, ale stało się to dlatego, zdaniem arbitra, że był faulowany, a więc piłka dla Zagłębia. Alonderis. Chałubiński zmuszony do walki 40 metrów od bramki przeciwnika. Iwański z prawej strony jest Łobodziński. Iwański jednak szukał piłki na środek pola karnego do Mierzejewskiego i teraz musi wracać po stracie. Arboleda. Mylą się również Białorusini. Mierzejewski zostawia piłkę Szczypkowskiemu. Szczypkowski. Arboleda teraz przemieścił się pod bramkę przeciwnika. Bardzo ciężko odebrać jest mu piłkę. Z tego korzystają teraz Lubinianie. Arboleda jest w polu karnym, tak jak kilku jego partnerów zespołu. Szczypkowski zagrywa znakomitą piłkę do Mierzejewskiego. Ten ma okazję do dobrego dośrodkowania. Ale nie wykorzystał tego należycie. Wisiewicz. Chałubiński łatwo wypchnięty. Wystarczyło, że trącił go Sierhij Paulikowicz. I już nasz zawodnik nie miał szansy dojść do piłki. Ale faul i piłka dla Zagłębia. Teraz przekroczył przepisy Witalij Wołodenkow. To jednak spotkanie toczone jest
niezbyt imponującym tempie. Jak na razie dość fair, dość powiedzieć, że turecki arbiter jeszcze nie ukarał indywidualnie żadnego zawodnika. Stasiak. Arboleda. Pokazuje mu się Mierzejewski, ale natychmiast do Mierzejewskiego doskoczył Roszkow. Wołodenkow. Krótko do Popowa. Błąd Białorusinów, ale spowodowany faulem na środkowym napastniku drużyny Aleksieja Petrusina. Oto starcie Michała Stasiaka z napastnikiem rywali. Eduardo. Żywenal. Przez chwilę między sobą grali Brazylijczycy z Mińska. Manchicharan, ale to zejście do środka pozbawione wsparcia partnerów. Teraz Juvenal do Eduardo. Uwaga, Eduardo! Liberda. Trzeba pochwalić Eduardo. Dobra decyzja, kiedy tylko miał metr wolnego miejsca, natychmiast uderzał zza pola karnego na bramkę Mariusza Liberdy. Dobrze jednak ustawiony bramkarz Zagłębia Lubin. Widzimy, że Juvenal zagrał piłkę w taki sposób, że Eduardo, tylko przyjmując ją, już przygotował sobie pozycję do strzału. Tymczasem Szczypkowski walczy dzielnie z Manchicharanem. Mierzejewski znakomicie ograł Roszkowa, tylko że asekurował tę sytuację Manchicharan. Ale też to rzadki widok na boisku, aby w taki sposób ograć rywala. Brawa dla Mierzejewskiego. Eduardo. Wycofanie do Roszkowa. Dynamo Mińsk to zespół dobrze zorganizowany. Trudno z nimi grać. Oglądamy jak na razie wyrównane spotkanie. Roszkow. Liberda. Od początku widział, co dzieje się z piłką. No i jeśli nie jakiś stały fragment gry może zadecydować o zdobyciu bramki przez którąś z drużyn, to wydaje się, że prędzej z gry bramkę zdobędzie Zagłębie niż Dynamo. Dwie szanse w okolicach 25 minuty stworzyli sobie piłkarze Edwarda Kleindienstra. Jeśli chodzi o Dynamo, to z gry tylko ten niecelny, ale słaby strzał Eduardo sprzed kilkudziesięciu sekund. Juvenal. Hackiewicz. Roszkow. Uwaga, Popow na spalonym. Zobaczmy, nie ma żadnych wątpliwości, że to słuszna decyzja arbitrów tego spotkania. Ale też mimo tego, że był na spalonym Denis Popow, warto znów zwrócić uwagę na znakomite ustawianie się i dobre zachowanie na boisku Manuela Arboledy. Eduardo świetnie przyjął piłkę, to mu ułatwiło zadanie. Już zagranie na lewo do Juvenala, ale zmarnowana sytuacja, chociaż Juvenal utrzymuje, nie utrzymał piłki w boisku. Alunderis. Chałubiński. Hackiewicz. Widzimy, drodzy Państwo, że Dynamo stawia na wygranie tego meczu poprzez zdominowanie środka pola. Mają trzech piłkarzy w defensywie, czterech w środku i Eduardo pomiędzy linią czterech pomocników i dwóch napastników. Chociaż to różnie wygląda
w niektórych elementach w niektórych momentach spotkania. W każdym razie, jak na razie, to dobre spotkanie w wykonaniu Dynamo Mińsk, bo ich sytuacja jest determinowana przez wynik. Oni tu przyjechali przede wszystkim nie przegrać. To polska drużyna musi martwić się o to, aby wyrobić sobie dobrą zaliczkę przed rewanżem w Mińsku. Wołodenkow. Za mocna piłka do Eduardo. No widać, że Aleksiej Petrushin, trener drużyny z Mińska, pozostawia wiele swobody Eduardo. Na niego właśnie liczą Białorusini. Ale też jak na razie nie przynosi im to pożytku. Zagłębie Lublin gra podobnym systemem jak wiosną w Orange Ekstraklasie. Michał Chałubiński jest tym snajperem wyborowym drużyny z Lubina. A w zależności od sytuacji wspomagają go czasami Iwański, czasami Mierzejewski. Może to czynić również Łobodziński. Teraz właśnie Mierzejewski z dystansu. To pierwsza taka próba w wykonaniu piłkarzy Zagłębia Lubin. No i próba kompletnie nieudana. Widzą Państwo, że dobrze ustawiony był Maciej Iwański po lewej stronie. I do niego powinien grać Łukasz Mierzejewski, ale to zawsze wiadomo na pewno już po skończeniu akcji, kiedy ogląda się powtórkę. Van Cicharan do Rożkowa. Jest kilkunastoosobowa grupka kibiców Dynamo Mińsk. Teraz wspierają swoich piłkarzy, którzy jak na razie mogą mieć pełne powody do satysfakcji po pierwszej części spotkania, która niedługo dobiegnie końca. Paul Juczak. A musi uważać Stasiak. Wisewicz jest pod pressingiem dwóch rywali. Kisiliak. Arboleda spokojnie. Liberda nie wychodzi z bramki. No i faulowany Manuel Arboleda. Widzimy, że jeśli chodzi o utrzymywanie się przy piłce, to ten obrońca ma naprawdę bardzo wysokie umiejętności. No i turecki arbiter Ismet Arcuman kończy pierwszą część spotkania w Lubinie. Drodzy Państwo, wynik jest bezbramkowy, ale były momenty emocji w tej pierwszej części spotkania. 25-26 minuta to uderzenia Michała Chałubińskiego i Łukasza Mierzejewskiego. Najpierw Chałubiński był bliski kopnięcia piłki do siatki po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, następnie Mierzejewski strzelał głową. To wszystko bliskie powodzenia, ale wynik bezbramkowy. Rafał Patyra rozmawia z Wojciechem Łobodzińskim. Zamiast Wojciecha Łobodzińskiego Michał Chałubiński obok mnie, ale to może nawet lepiej, będzie okazja do tego, żeby zmyć trochę Michałowi głowę za tę niewykorzystane sytuację. Michał, mogłeś załatwić Dynamo już w pierwszej połowie, to właściwie w pojedynkę. Dlaczego tak się nie stało? Nie wykorzystałem sytuacji, rzeczywiście miałem bardzo dobrą sytuację, ale był bardzo ostry kąt i nie zmieściłem piłki w bramce. Miałeś też niezłą sytuację na początku spotkania, kiedy, no właśnie, byłeś faulowany czy nie byłeś faulowany? Jaka jest Twoja ocena? Znaczy, no poszliśmy ciałami, ja i on, i mi się wydaje, że faulu nie było. No, sędzia dobrze zawisał. Całkiem nieźle prezentowaliście się w środkowej części tej pierwszej połowy spotkania, ale początek mieliście taki dość spokojny i końcówkę też oddaliście pole. Z czego to wynika? Boicie się trochę, że nie wystarczy Wam sił? Znaczy, no na pewno my jesteśmy w innym stopniu przygotowań do sezonu. Dynamo już rozegrało 13 spotkań, a my dopiero będziemy grać w lidze za 2 tygodnie. Na pewno jesteśmy w innym miejscu niż oni i na pewno musimy podejść do tego meczu spokojnie, dlatego tak zaczęliśmy grać. A czujesz ciężkie nogi? Jak się czujesz fizycznie, ty i koledzy? No, czy ja wiem, no nie wygląda to może tak dobrze, jakbyśmy tego oczekiwali po sobie.
Ale tak jak mówię, mamy teraz ciężkie treningi. Trochę trener teraz odpuścił w tym tygodniu, no ale jednak 3 tygodnie ciężej trenowaliśmy i na pewno to dzisiaj widać. Dziękuję serdecznie. Czekamy na gole Michała Chałubińskiego w drugiej połowie. A teraz jeszcze wracamy do Maćka Iwańskiego. Zagłębie Lubin bezbramkowo remisuje po pierwszych 45 minutach z zespołem Dynama Mińsko. To statystyka tego spotkania, jeśli chodzi o strzały, przewaga naszego zespołu. Podanie celne, proszę spojrzeć, 70% Zagłębie, 76% nieco lepiej Dynamo Mińsk, a czas przy piłce, no to jeśli chodzi o tę statystykę, przewaga drużyny naszych rywali. Drodzy Państwo, tak wygląda na razie spotkanie rundy kwalifikacyjnej, pierwszej rundy przedwstępnej Pucharu UEFA. Zagłębie Lubin gra z Dynamem Mińsk, jest bezbramkowo, czekamy na bramki po przerwie. Usłyszymy się ponownie z Lubina za kilkanaście minut. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, ważnym graczem w branży wydobycia i przetwórstwa cennych zasobów ziemi. Czerpiemy z pokładów wiedzy istniejących w organizacji, z kompetencji i doświadczenia naszych pracowników. Odkrywamy nowe, przyjazne środowisku naturalnemu możliwości eksploatacji zasobów naturalnych. Tworzymy kulturę współdziałania, dzięki której możemy mierzyć się z każdym wyzwaniem, odważnie zdobywać nowe rynki oraz realizować biznesowe ambicje. Najcenniejszym zasobem, jaki posiadamy, jest wiedza. Wykorzystujemy ją wspólnie dla dobra ogółu. KGHM. Witamy Państwa bardzo serdecznie ponownie z Lubina. Przed nami druga część spotkania rundy przedwstępnej Pucharu UEFA. Zagłębie Lubin do przerwy bezbramkowo remisuje z Dynamem Mińsk. Wiesław Wojna mówił Rafałowi Paterze i Państwu o tym, że kilka sytuacji stworzyło sobie Zagłębie Lubin w trakcie tej pierwszej części spotkania. No i faktycznie były okazje bramkowe i była szansa na to, aby Zagłębie Lubin prowadziło już w meczu z Dynamem Mińsk, no i trzeba poczekać na to, czy w drugiej części spotkania piłkarze z Lubina będą mieli tyle samo sił i tyle samo możliwości do przedostawania się pod bramkę Artura Leski, co w pierwszej części spotkania. Ciągle trwa jeszcze przerwa na lubińskim stadionie, jest więc okazja do powiedzenia kilku słów o naszym rywalu. To jest klub założony w roku 1927 i proszę Państwa, Dynamo Mińsk już 2 razy wygrało z polskimi zespołami. W roku 1984 w 1/8 finału Pucharu UEFA Białorusinom nie dał rady łódzki Widzew, a 20 lat później w Pucharze Intertoto przegrała Odra Wodzisław. Dynamo przez wiele lat grało w wyższej lidze, w lidze Związku Radzieckiego, i w 1982 roku zostało mistrzem ZSRR. W 92 roku już wzięło udział w rozgrywkach Ligi Białoruskiej, przez 5 sezonów zdobywało regularnie Mistrzostwo Kraju. No, gorzej było w ostatnich latach, jeśli chodzi o drużynę Dynama Mińsk. Piłkarze Aleksieja Petruszyna wygrali ligę tylko raz w roku 2004. Zresztą wtedy zdobyli podwójną koronę na Białorusi. Wygrali ligę i zdobyli Puchar Białorusi. Liderem zespołu jest Aleksander Hackiewicz, ale ten Aleksander Hackiewicz w pierwszej części spotkania nie pokazał nam tego, na co liczyliśmy. Drodzy Państwo, jesteśmy w Lubinie. To jest początek drogi aż do finału Pucharu UEFA, który odbędzie się w Glasgow. No i zobaczymy, jak spiszą się polskie zespoły w rozgrywkach europejskich w tym sezonie. Bardzo liczymy na każdego z naszych europejskich pucharowiczów. Zagłębie Lubin ma jednak, to Państwu kilkakrotnie już podkreślaliśmy, trudną sytuację. Faktem jest, że nasi zawodnicy są 2 tygodnie przed startem ligi. 30 lipca grają pierwszy mecz na wyjeździe ligowy w Wodzisławiu. Przed tym spotkaniem z Dynamem Mińsk rozegrali kilka spotkań sparingowych, no i nie jest to właściwy wykładnik umiejętności i formy drużyny Zagłębia. Zresztą naturalne jest, że Zagłębie chciałoby osiągnąć tę najwyższą formę w rozgrywkach ligowych, no i potem w następnych rundach Pucharu UEFA, bo 10 i 24 sierpnia będą rozgrywane mecze pomiędzy tymi piłkarzami, tymi klubami, które przetrwają pierwszą rundę kwalifikacyjną. A więc to jest ten punkt, kiedy już będzie nasza liga grała, kiedy Zagłębie może grać lepiej. Nie grają piłkarze Edwarda Kleindienstra,
źle, ale też oczekujemy po nich zwycięstwa, bo patrząc na historię spotkań polskich drużyn z zespołami zza naszych wschodnich granic, no to na ogół jeśli trafiamy na takie drużyny, to dobrze jest wywalczyć sobie zaliczkę w pierwszym spotkaniu, bo w rewanżu na ogół idzie nam bardzo ciężko. Powoli wracają już na boisko piłkarze obu drużyn. Jeśli chodzi o skład Dynama Mińsk, to nie ma w nim zmian. Wychodzą na murawę piłkarze Edwarda Kleindiensta i również w zespole z Lubina nie ma żadnych zmian. Za chwilę początek drugiej części spotkania. Zwraca uwagę gra dwóch nowych piłkarzy w drużynie Zagłębia. To Mateusz Bartczak, numer 8, środek boiska, lewa obrona. Tomislav Wisewicz, numer 20. No i warto podkreślić, że jeśli chodzi o środek pomocy Zagłębia Lubin, to może tam występować w drugiej części spotkania, tak jak w pierwszych 45 minutach. Kilkakrotnie problem z grania pomiędzy Szczepkowskim i właśnie Stasiakiem. Szczepkowski jest przyzwyczajony do tego, że gra tam na środku obok niego doświadczony Dariusz Jackiewicz. I to aparat doświadczonych pomocników Zagłębia Lubin rozgrywa piłkę na skrzydła dla swoich szybkich partnerów z zespołu. Jackiewicz jednak dzisiaj kontuzjowany nie występuje. To jest szansa dla Bartczaka, który spisuje się w pierwszych 45 minutach, spisywał się całkiem przyzwoicie, ale też dwukrotnie zanotował groźne, na szczęście bez bramkowych efektów dla rywali straty. Rozpoczyna się druga część spotkania i zobaczymy, czy w tych drugich 45 minutach Zagłębie Lubin będzie w stanie pokonać Artura Leskę i wywalczyć sobie zaliczkę przed wyjazdem do Mińska. Rożkow, Popow bez faulu. Dynamicznie zaczyna nam się druga część spotkania. Bartczak, Chałubiński na chwilę zatrzymany. Szczepkowski do Łobodzińskiego. W polu karnym jest Chałubiński, jest Mierzejewski, ale Łobodziński został bardzo łatwo zatrzymany przez Juvenala. Eduardo teraz trójką atakuje Dynamo Mińsk. Eduardo ma wielu rywali przed sobą i dzięki temu zagrał niedokładnie, a piłka trafiła pod nogi Wisewicza. Bartczak. Stasiak. Ma Alunderisa. To też ważny występ, jeśli chodzi o tego piłkarza w drużynie Zagłębia. On niemal całą wiosnę spędził w czwartoligowych rezerwach klubu. Teraz jednak po odejściu Franciszka Smudy dostaje nową szansę pod wodzą Edwarda Kleindiensta w miedziowej jedenastce. Arboleda. Bez faulu. Atak Wołodenkowa przyniósł skutek w postaci zatrzymania akcji Zagłębia. Nasi piłkarze zaczynają z autu. Dynamo Mińsk to klub, który słynie ze znakomitej pracy z młodzieżą. Ławce rezerwowych piłkarzy z rocznika 86-87 to przyszłość białoruskiej piłki. 13 boisk treningowych mają zawodnicy z Mińska. Są to klub na warunki białoruskie bogaty. Piłkarze Aleksieja Petruszina przylecieli do Polski samolotem czarterowym, a więc nie oszczędzali, aby dobrze przygotować się do meczów z Zagłębiem. I teraz atakują bramkę Liberdy. Szczepkowski, Bartczak, spokojnie. Wisewicz, dwa tygodnie temu przyjechał do Lubina, ale momentami wygląda, jakby grał w Zagłębiu od lat. Drodzy Państwo, istotna informacja, jeśli chodzi o Mateusza Bartczaka. On w składzie jest awizowany z numerem 8, jednak w pierwszej części spotkania miał na plecach 18. Teraz już wszystko zgodnie z tym, jak powinno być z oficjalnym składem meczowym. Bartczak biega z numerem 8 na plecach. To drobiazg, ale ciekawe, dlaczego właśnie w pierwszej części spotkania Mateusz Bartczak nie grał ze swoim nominalnym numerem. Eduardo, tego pewnie dowiemy się po meczu. Eduardo ograł właśnie Bartczaka, biegnie za nim Szczepkowski. Eduardo. Może być cały czas groźnie, ale nie będzie, na szczęście. Źle wyprowadzają tę akcję Białorusini, nie poradzili sobie na 25 metrze przed bramką Mariusza Liberdy. Mierzejewski zablokowany
bardzo inteligentny sposób przez Vanciharana. Sunie kolejny atak Dynama Mińsk na bramkę Lubinian. Mocna piłka, którą wybija dobrze Łobodziński. Szczypkowski znalazł Iwańskiego, Maciej Iwański. Chałbiński. I rzut rożny. Dobre dośrodkowanie Łukasza Mierzejewskiego. To pokazuje snajper Zagłębia swojemu koledze grającemu na lewej stronie pomocy. Minimalnie uprzedzony Chałbiński przez Kirilla Pauliuczaka. I w 50. minucie spotkania Maciej Iwański ustawia piłkę w narożniku boiska. Piłka dochodząca do bramki Artura Leski. Szansa dla Lubina. Iwański. Bardzo tam tłoczno jednak pod bramką Dynama Mińsk. Bartczak. Ładnie przełożył piłkę. Wycofał do Szczypkowskiego. Znowu dośrodkowanie w pole karne. Tym razem ponownie Maciej Iwański. Ale znów piłka zagrywana pod bramkę Leski. Niedokładnie Mierzejewski. Szansa być może teraz dla Zagłębia. Uwaga! Zablokowany Łobodziński. Wołodenkow. Juvenal. Jest niezwykle szybki. Juvenal wyprzedza Alunderisa. I skuteczny Michał Stasiak. Podziękował mu Alunderis. Stasiak wybił piłkę w taki sposób, że zaczyna Zagłębie. Zyskali teraz Lubinianie kilkanaście metrów. A wracając do tego wątku pracy z młodzieżą, to również w Lubinie bardzo poważnie myśli się o zreformowaniu szkolenia młodzieży, o tym, aby postawić właśnie na szkolenie przyszłych piłkarzy. No i takim inicjatywom możemy tylko przeklasnąć, tym bardziej, że Zagłębie ma bardzo wysoki budżet. Uwaga, Eduardo Liberda! Mocne uderzenie, zaskakujące Denisa Popowa tuż za pola karnego. No i musiał wykazać się umiejętnościami Mariusz Liberda. Widzimy to w powtórce. Z błąd Wisewicza, na szczęście niewykorzystany przez Popowa. Aż trzech piłkarzy było przy Eduardo i Brazylijczyk sprytnie odegrał do Popowa. Stracił piłkę Bartczak, nie pierwszy raz w tym spotkaniu. Liberda! Rzut rożny dla Dynama Mińska, ale po uderzeniu Rożkowa znów było groźnie pod naszą bramką. Był taki moment w meczu, około 25 minuty, że Zagłębie miało dwie okazje w ciągu kilkudziesięciu sekund. Teraz takie szanse stworzyli sobie Białorusini. No i Liberda uratował swój zespół, ale znów musi wychodzić z bramki po to, aby zażegnywać niebezpieczeństwo. Kontuzjowany jeden z piłkarzy Zagłębia leży w polu karnym. Teraz Iwański walczy z Kisiliakiem i wybija piłkę już poza grę. Teraz może być udzielona pomoc medyczna. O dwóch piłkarzy Zagłębia Lubin będzie jej potrzebowało. Bardzo ostro, agresywnie było pod bramką Liberdy po rzucie rożnym sprzed kilkunastu sekund. O, Michał Stasiak leży na boisku. Podniósł się już natomiast Wojciech Łobodziński. A to Tomislav Wisewicz jest w tej chwili w rękach lekarzy i masażystów. No i chyba wszystko w porządku będzie z chorwackim lewym obrońcą Zagłębia Lubin. Teraz zasłużone brawa dla białoruskiej ekipy za gest fair play, oddanie piłki zawodnikom Zagłębia. Za chwilę Liberda od bramki. Przydałaby się znów jakaś dobra, szybka akcja skrzydłami
i dośrodkowanie do Michała Chałubińskiego. Tylko, że tenże Chałubiński właśnie walczył w środku pomocy. Marzejewski traci piłkę, którą zabiera mu Wanci Haran. I teraz już uruchamia na prawej stronie Witalia Wołodenkowa. Znów znakomicie Arboleda. Wrócił za akcją Mierzejewski. Ale piłka dla gości. Roszkow. No Wanci Harana. Ten mądrze do Juvenala. Zmiana strony gry. I teraz próba wyciągnięcia piłkarza Zagłębia. Bliżej bramki Dynamo Mińsk. Łobodziński. Chałubiński przez chwilę nie miał opiekuna. Chałubiński, bardzo dobre zagranie. Mierzejewski nabiera prędkości, to może pomóc mu w dobrym uderzeniu na bramkę. Artur Aleski. Widzieli Państwo jednak efekt tego strzału Łukasza Mierzejewskiego. Eduardo. Kolejny raz na prawo, Wołodenkow uprzedzony przez Wisewicza. Mierzejewski znów ma trochę miejsca. Jest faulowany. Widzieliśmy statystykę strzałów, a to ostatni ze strzałów tego spotkania. Tak oto kopnął piłkę na bramkę Białorusinów Łukasz Mierzejewski. Gra już wznowiona. Jeśli chodzi o strzały w światło bramki, to widzą Państwo, że połowa strzałów Dynamo Mińsk zmusiła Mariusza Liberdę do wysiłku. Nieco ponad pół godziny gry przed nami. Dynamo Mińsk zbliża się do pola karnego Zagłębia Lubin. Bartczak utrudnił takim zagraniem sytuację Łukaszowi Mierzejewskiemu, ale to nasi piłkarze mają piłkę. Wisewicz do Mierzejewskiego. Chałubiński, Mierzejewski, jeśli wyprzedzi Paulikowicza, może być ciekawie. Ale górą kapitan Dynama. Roszkow. Bartczak musi uważać, Szczypkowski. Wisewicz znów znalazł u Mierzejewskiego. Chałubiński, świetnie, Chałubiński jest już w polu karnym rywali. Eduardo do Juvenala. Hackiewicz. Roszkow. Wołodenkow. Van Cicharian. Ponownie Hackiewicz. Ale schowany rzadko przemieszcza się pod bramkę Zagłębia, raczej zostawia piłkę, tak jak teraz, Kisiliakowi. Eduardo. Ta piłka mogła być groźna. Chałubiński wypychany. I znów Wołodenkow. Może być niebezpiecznie. Wołodenkow, jest czterech piłkarzy Dynamo Mińsk. Wołodenkow zagrywa źle, ale utrzymują się goście przy piłce. Juvenal Liberta wychodzi z bramki. I to była trafna decyzja. Iwański, Chałubiński, Łobodziński i źle Bartczak. Widać jeszcze często kłopoty ze zrozumieniem z partnerami Mateusza Bartczaka. Roszkow,
Ciekawe, czy zdecyduje się na zmianę Edward Kleindienst. To za chwilę Popow. Tracą piłkę Białorusini. Okazja do kontrataku Zagłębia. Będzie za chwilę na boisku Dawid Banaczek. Zobaczymy, kogo zmieni. No a tymczasem źle zagrywa Michał Chałubiński. Będzie również zmiana w drużynie naszych rywali. Ale jeszcze jest atak na bramkę Liberdy. Wołodenkow. Dobrze ustawiony był Stasiak. Jeszcze Kisiliak. Manciharian. Manciharian w pole karne. Eduardo. Na nasze szczęście nie opanował piłki. Dawid Banaczek zmienia Łukasza Mierzejewskiego po godzinie gry. Taką decyzję podejmuje Edward Kleindienst. Pokazał nam kilka ciekawych zagrań Łukasz Mierzejewski. Wielka szkoda, że nie zdołał pokonać Artura Leski strzałem głową w pierwszej części spotkania. A jeśli chodzi o drużynę naszych rywali, to zmiana w środku pomocy. Schodzi Siergiej Kisiliak, 20-letni rozgrywający, który podobno ma ofertę z Francji, ale też no, dzisiaj nie pokazał nam niczego olśniewającego. Zastępuje go z numerem 17 Aleksandr Cikiewicz. Roszkow. Bez faulu. Banaczek. Banaczek przedziera się pierwszy raz z piłką. Jest Maciej Iwański do Chałubińskiego. Chałubiński. Jeszcze szansa dla Zagłębia. Ale przestrzelił Wojciech Łobodziński, który teraz przeszedł na lewą stronę pomocy. A Banaczek, jak widzieliśmy, jest na stronie prawej. Bardzo przydatna interwencja Siergieja Paulikowicza. Faulowany przed chwilą Aleksandr Szyszkiewicz, rezerwowy w drużynie Dynama Mińska. Edward Kleindienst nie czeka, za chwilę zobaczymy kolejną zmianę i na boisku wejdzie nowy nabytek Zagłębia Lubin, Serb Marko Jovanović. To wszystko za chwilę. Dynamo Mińsk no takimi atakami na szczęście krzywdy nam nie zrobi. Michał Chałubiński, który pracował jak mógł w tym spotkaniu, schodzi z boiska. Zastępuje go w 62 minucie spotkania Marko Jovanović. I to debiut 27-letniego napastnika z Serbii w zespole Zagłębia. On, podobnie jak Wisewicz, został potwierdzony do Zagłębia zaledwie wczoraj i od 2 tygodni przebywa z drużyną Edwarda Kleindiensta. A zasłużone brawa od kibiców zbiera Michał Chałubiński, który przy odrobinie szczęścia, przy trochę większej precyzji mógł wpisać się dzisiaj na listę strzelców. Szyszkiewicz, Eduardo, górą Tomislav Wisewicz, ale też arbiter użył gwizdka i mamy rzut wolny. ...8 minut mniej więcej do końca spotkania. Oczywiście wynik bezbramkowy nie jest katastrofą w kontekście rewanżu, bo wtedy wystarczy strzelić bramkę na wyjeździe. Jeśli padnie remis 1-1, Zagłębie awansuje. Piłka dla Lubinian, ale też w Mińsku warunki gry będą na pewno trudniejsze dla piłkarzy Zagłębia niż dzisiaj, więc warto pokusić się jeszcze o kilka ataków na bramkę. Artur Alecki. Łobodziński twardo walczy z Wanciherianem. Bartczak do Arboledy. Jovanović ma dużo sił, może więc nękać obrońców rywali. Roszkow.
Rożkow zmienił zamiar. Wydawało się, że będzie zagrywał do Eduardo. Jednak idzie na przebój, dośrodkowanie. I dobrze Michał Stasiak. Iwański do Szczypkowskiego. Bartczak. Piątką atakuje Zagłębie. Bartczak. Jovanović czeka na dośrodkowanie. Łobodziński. Łobodziński, Iwański. Jovanović przepycha się z Juvenalem. I wciąż Zagłębie próbuje skonstruować skuteczną akcję. Ostatni mecz ligowy Dynamo Mińsk zagrało 4 dni temu. Wygrało derby Mińska z Lokomotywem 4-2. Są na trzecim miejscu w tabeli po 13 kolejkach Ligi Białoruskiej. Mają apetyt na tytuł mistrza, ale też nie są najsilniejszą w tej chwili drużyną Białorusi. W swojej lidze strzelają sporo goli. Dzisiaj nie muszą tego robić, więc nie widzimy jakichś zdecydowanych ataków drużyny Dynamo Mińsk, chociaż nie można im odmówić ochoty do atakowania bramki Mariusza Liberdy. Trenerzy przeprowadzają kolejne zmiany. Za chwilę będziemy mieli ostatnią w zespole Zagłębia. Zmieni również jednego ze swoich piłkarzy, Aleksiej Petrusin. Arboleda. Jeśli chodzi o Zagłębie, to kolejny atakujący Łukasz Piszczek wejdzie na boisko. Arboleda. Iwański. Za mocno do Jovanovića. Dobrze jednak Serb. Arboleda wciąż ma okazję do skonstruowania dobrej akcji, do skutecznego podania. Jednak za mocno. I prosi go Jovanović o więcej precyzji w przyszłości. Juvenal. Dobrze Eduardo, uwaga! Zaskoczyli teraz trochę naszą obronę piłkarze Dynama Mińsk. Schodzi z boiska Maciej Iwański, środkowy pomocnik, który dzisiaj nie błyszczał, chociaż pokazał jedno znakomite zagranie w akcji z Mateuszem Bartczakiem. Żegnany brawami przez lubińskich kibiców, zastąpiony w 67 minucie gry Maciej Iwański przez Łukasza Piszczka. Szykuje się również zmiana, jeśli chodzi o zespół naszych rywali. Leonid Kowal, napastnik, wejdzie do gry. A zmieni zmęczonego Witalia Wołodenkowa, który szukał gry, który często atakował naszą drużynę prawą stroną boiska. Jeszcze jedną zmianę może przeprowadzić Aleksiej Petrusin. Zagłębie skończy mecz w takim zestawieniu. Jeśli oczywiście nie będzie czerwonej kartki, ale na to się nie zanosi lub jakiejś kontuzji. Wisewicz. Szczypkowski do Bartczaka. Wisewicz. Za głęboko. Rożkow. Pędzi do piłki. I no niesamowite, imponujące. Zdążył do niej Leonid Kowal. Wywalczył aut dla swojego zespołu, ale też pokazał nam naprawdę bardzo dobrą szybkość. Może to być groźny piłkarz Dynamo Mińsk, jeśli chodzi o pozostałe 22 minuty tego spotkania. Skutecznie Banaczek. Piszczek rozgrywa ze Szczypkowskim. Zagłębie utrzymuje się przy piłce. Wisewicz ma blisko Łobodzińskiego. Czy znów zagra głęboką piłkę w pole karne? Łobodziński.
Piszczek. Łobodziński przepycha się w polu karnym. Łobodziński, uwaga! I gol! Zagłębie Lubin, Dynamo Mińsk 1-0. Sześćdziesiąta dziewiąta minuta spotkania. Wojciech Łobodziński po asyście Łukasza Piszczka i błędzie Banci Harana, widzą Państwo, znalazł się w sytuacji, której po prostu nie mógł nie wykorzystać. Spokojnie, z zimną krwią, w długi ruch bramki Artura Leski. Skrzydłowy Zagłębia wyprowadza Lubinian na prowadzenie. Mówił w przerwie Wiesław Wojna, że jeśli Zagłębie strzeli pierwszą bramkę, to posypią się następne. Oby tak było. Alunderis od 69 minuty po bramce Łobodzińskiego. Zagłębie prowadzi z białoruskim rywalem. Banaczek. Banaczek bez faulu, Roszkowa, Juvenal, Eduardo, jest z przodu Popow, jest również Kowel, Juvenal, rzucają się do ataku Białorusini, zostaje w bramce Liberda Arbor. Kolejny raz bezbłędnie, Wisewicz, Bartczak. Zabrakło precyzji. Mackiewicz do Kowela. Uwaga, Kowel. Statystyka strzałów 9-7. To dziewiąte uderzenie do siatki Artura Leski. Oto ostatni atak Dynama Mińska. Grę za kilka sekund wznowi Mariusz Liberda. Chodzi o celność strzałów górą Zagłębie. Zagłębie również prowadzi. No i miejmy nadzieję, że piłkarze Edwarda Kleindienstra postarają się o jeszcze więcej goli. Łobodziński. Agresywnie pilnowany przez rywali. Eduardo teraz dobrze blokowany przez Wisewicza. Pierwszy tak poważny błąd defensywy Dynamo Mińsk skończył się bramką dla Zagłębia. Nieco ponad 18 minut do końca. Liberda. Od własnej bramki. Zobaczmy, co działo się z piłką po tym mocnym dośrodkowaniu. No, okazuje się, że trafiła w poprzeczkę. Ale też chyba do końca wiedział, co się święci Mariusz Liberda. Banaczek ma dużo sił. Rozgrywa z innym rezerwowym Piszczkiem. Piszczek wyprzedza Paulikowicza. Jest zatrzymany w taki sposób, że mamy rzut rożny. Znów okazja do pokonania białoruskiego bramkarza. Wybił piłkę poza boisko Juvenal. Stoi pod własną bramką Van Ciharan, dzięki któremu Zagłębie prowadzi 1-0 z Dynamem. Trzeci rzut rożny piłkarze Edwarda Kleindienstra w tym meczu. Wisewicz za chwilę dośrodkuje piłkę dochodzącą do bramki Leski. Wisewicz, Lesko popełnił błąd, ale bez konsekwencji. I natychmiast na szybkiego Kowela grają piłkarze z Białorusi. Popow do Szyszkiewicza, Hackiewicz. Hackiewicz zagrywa dobrą piłkę, uwaga, Liberda, Liberda błąd i będzie bramka wyrównująca.
dla Dynama Mińsk. Katastrofalna postawa w tej chwili defensywy Zagłębia Lubin. No i mamy powtórkę niemalże tego, co działo się w 69 minucie, kiedy to błąd w obronie decyduje o tym, że zostaje zdobyta bramka. Niestety teraz Zagłębia Lubin, Hackiewicz zagrał znakomitą piłkę, ale wydawało się, że kiedy jest tam tylu obrońców Zagłębia, Arboleda, kiedy jest Alunderis i Liberta, to nic nie może się stać, ale kluczowym momentem była pomyłka. Alunderis nie wybijał piłki, myślał, że wyjdzie do niej Liberta. Liberta nie dał rady jej złapać i tracimy bramkę w kuriozalny sposób. No i będą musieli sobie poważnie porozmawiać Alunderis z Liberdą. Zobaczmy. No, trudno powiedzieć, czyja wina jest w tej chwili większa, jeśli chodzi o tę bramkę, którą zdobywa Kowel. Czy Alunderisa, czy Liberdy. Ale też faktem jest, że Alunderis, wiedzą już Państwo o tym, ostatnich kilka miesięcy praktycznie spędził w rezerwach. No i niestety z Liberdą za dobrze zgrany chyba nie jest. 1-1, to jest sytuacja, która jest wodą na młyn Dynama Mińsk. Oni mają bramkę na wyjeździe, oni teraz mają przewagę przed rewanżem. No chyba, że Zagłębie w ostatnich kilkunastu minutach, oto jeszcze raz powtórka bramki, zdołałoby dwu-trzykrotnie pokonać Artura Leskę. Banaczek, Szczypkowski. Teraz Zagłębie musi rzucić siły do ataku, bo jeśli taki wynik się otrzyma, to aby awansować, będą musieli zdobyć bramkę w Mińsku. Pozostaje nam kwadrans do końca spotkania. Żywania odznawia grę. Lisewicz. Arboleda. Teraz na pewno nie będzie miał żaden z piłkarzy Zagłębia Lubin łatwego zadania. Znów wykorzystuje swoją szybkość Kowel. Stasiak nerwowo dyskutuje z Arboledą. Ponownie Wisewicz. Dynamo cofnięte. Kowal z przodu i blisko niego Popow. Alunderis zagrywa w pole karne, tylko że nie w to miejsce, gdzie czekał Łobodziński. Hackiewicz. Jego podanie miało duże znaczenie przy bramce. To Szyszkiewicz. Zwiotły piłkarz Zagłębia. Roszko faulowany i będzie groźna sytuacja. I za chwilę Zagłębie może na własnym stadionie z Dynamem Mińsk przegrywać. Piłkarze zaczynają odczuwać się trudy tego spotkania. Widzimy powtórkę sytuacji, w której faulował Banaczek. Korzystając z chwili przerwy, piłkarze Dynama przy linii bocznej z bidonami w rękach. Hackiewicz zachęcił kilkunastu swoich fanów do tego, aby wspomogli teraz dopingiem swój zespół. I właśnie Aleksander Hackiewicz, ten niezwykle utytułowany i doświadczony pomocnik, spróbuje pokonać Mariusza Liberdę. Całym zespołem broni się Zagłębi Lubin. Uwaga, Liberda! Kontrolował to, co dzieje się z piłką. Ale też Juvenal uderzył niecelnie, ale minimalnie niecelnie. Zobaczmy, nie Hackiewicz, a właśnie brazylijski obrońca Juvenal lewą nogą. Niezbyt silnie. Ale mało brakowało, a celnie kopnąłby piłkę w stronę bramki Mariusza Liberdy. Teraz będziemy mieli chyba pierwszą żółtą kartkę tego spotkania.
Tak jest. Siedemdziesiąta dziewiąta minuta spotkania i turecki arbiter indywidualnie ukarał Aleksandra Szyszkiewicza. Widzimy, nie ma żadnych wątpliwości, dobra decyzja sędziego. Za ostry atak Szyszkiewicza na Łobodzińskim. Kowal. Bartczak atakowany przez Kowela. Szczepkowski w kierunku Banaszka. Po stracie bramki Zagłębie nie potrafi stworzyć sobie okazji do odzyskania prowadzenia. Alunderis i Piszczek, Banaczek. Czeka na piłkę Jovanović. Piszczek. Piszczek, Jovanović i Lesko. No i to była pierwsza okazja bramkowa po utracie prowadzenia. Marko Jovanović bardzo ładnie znalazł sobie okazję do strzału. Po dośrodkowaniu Łukasza Piszczka miał trochę kłopotów Artur Lesko. Juvenal. Eduardo, blisko niego Szczepkowski, Roszkow. Hackiewicz, szanują piłkę Białorusini. Pauliuczak do Wanci Herena. I ponownie Hackiewicz. Jest 1-1, nie bardzo zmienia się obraz tego spotkania. Zagłębień nie rzuca wszystkich sił do ataku. Juvenal. Eduardo agresywnie. Alunderis, który faulował brazylijskiego przeciwnika. 9 minut mniej więcej do końca tego spotkania. Miejmy nadzieję, że będzie więcej takich akcji jak ta sprzed chwili, kiedy Piszczek dośrodkował do Jovanovicia. Juvenal. I Paulikowicz. Też paradoksalnie sytuacja zmieniła się bardzo na niekorzyść Zagłębia. 0-0. To nie był jeszcze katastrofalny rezultat. 1-1 stawia już sytuację stawia poprzeczkę dużo wyżej piłkarzem Edwarda Kajnista w rewanżu. Marko Jovanović ucierpiał w starciu z rywalem. Zobaczmy, co tam się stało. Uderzony łokciem przez Wanci Herena. Ale sędzia nie zakwalifikował tego jako walki faul. Juvenal. Hackiewicz. Niewiele brakowało. Teraz odebrali piłkę Lubinianie. Piszczek. No i powinna być również kartka. Tym razem dla Siergieja Paulikowicza, bo Piszczek wychodził już na dobrą pozycję. Jest żółta kartka dla kapitana drużyny Dynama Mińsk. No ale dużo bardziej wolelibyśmy, aby Piszczek zdołał uwolnić się od rywala. Wiedział jednak, co się święci Paulikowicz. I zażegnał niebezpieczeństwo. Szczepkowski do Alunderisa. Może teraz uda się znów w Zagłębiu zdobyć bramkę. Alunderis do Bartczaka. Bartczak ma natychmiast blisko siebie aż dwóch rywali. Znów litewski obrońca Zagłębia. Alunderis uwikłany w walkę z Eduardo. Utrzymuje się przy piłce, ale to nie stwarza przewagi Zagłębiu. Źle Alunderis zagrywa piłkę do Szczepkowskiego i kontratak naszych rywali. Popow. Wychodzi do niego Stasiak, znakomicie odbiera mu piłkę, ale teraz potrzebne jest dobre zagranie do przodu. Stasiak zagrywa jednak do tyłu, a Alunderis poza grę, bo ucierpiał w starciu ze Stasiakiem.
Denis Popow. To potwierdzenie indywidualnej kary dla Paulikowicza, a z Zagłębiu ucieka czas. Arbolada do Wisewicza. Już czaił się do przechwycenia tej piłki Popow. Alunderis. Banaczek. W trudnej sytuacji Zagłębie, bo Dynamo gra agresywnie. Dynamo stara się za wszelką cenę trzymać piłkę jak najdalej od własnego pola karnego. Szczypkowski. Bartczak. Łobodziński, Bartczak, jest blisko pola karnego, Bartczak! Niewiele, niewiele brakowało piłkarzom miedziowego klubu. Dawid Banaczek. Zobaczmy, po zagraniu Mateusza Bartczaka był bliski celu. Nieznacznie pomylił się Bartczak, ale jednak ta piłka zagrana była za mocno. Szczypkowski już dobrze w powietrzu. Jovanović, Piszczek urywa się obrońcom. Piszczek. Na przejście dwóch rywali nie oznaczało jeszcze powodzenia. Tam był Juvenal i Pauliuczak, którzy zatrzymali naszego rezerwowego. Hackiewicz. Około 5 minut do końca meczu. Rożkow. Więcej okazji bramkowych w tym meczu stworzyło sobie Zagłębie. Rożkow. Tylko przełożenia na wynik to na razie nie ma. Może być jeszcze gorzej. Eduardo. I dobrze Arboleda. Bartczak do Piszczek do Łobodzińskiego. Znów piłkarze Aleksieja Petruszina. Pogubił się na szczęście Szyszkiewicz. Musi uważać Alunderis, Stasiak. Był tam faul i piłka dla Zagłębia. Naraz to zniecierpliwienie wśród kibiców Zagłębia Lubin. Obok mnie kilku białoruskich dziennikarzy uśmiechnięci. Nie ma się co dziwić, to jak na razie bardzo dobry wynik dla Dynamo Mińsk. Nie odpuści żadnej piłki Kowel. Alunderis do Bartczaka. Natychmiast dwóch rywali blisko środkowego pomocnika Zagłębia. Szczypkowski. Łobodziński teraz na prawej stronie boiska. Łobodziński, blisko niego Juvenal. Łobodziński, indywidualnie Łobodziński! Wielkie brawa dla strzelca bramki, bo znów był bliski zaskoczenia Artur Aleski. Spójrzmy. Nie atakował go zbyt agresywnie Juvenal. Teraz już nie ryzykował faulu i Łobodziński znalazł się w dobrej sytuacji, chociaż cofnął się dwa kroki Piszczek, czekając na podanie do Łobodzińskiego. Być może miałby większe szanse powodzenia. Kto wie, to już za nami. Alunderis. Rożkow. Bartczak walczy w środku boiska. Jest Banaczek. Szansa dla Zagłębia. Jeśli Banaczek popędzi znów prawym skrzydłem. Banaczek. Gonił go Rożkow. Wraca piłka do Banaczka. Alunderis. Jeden z najsłabszych piłkarzy Zagłębia w tym meczu. Stasiak do Alunderisa. Może pokaże coś ciekawego w ostatnich minutach Litwin. Może jakąś skuteczną, długą piłkę w pole karne. Banaczek do Szczypkowskiego. Czy zdąży Szczypkowski? Jest szybszy od Hackiewicza. Szczypkowski w polu karnym rywali. Szczypkowski!
Widzimy raz jeszcze uderzenie kapitana Zagłębia Lubin. No ale też Szczypkowski nigdy snajperem nie był. Wygrał ten indywidualne starcie z kapitanem Dynama, Sergiejem Paulikowiczem. A po rzucie rożnym Zagłębie wciąż remisuje z Dynamem Mińsk na sekundy przed końcem spotkania. Hackiewicz. Powoli, ale jednak do przodu grają Białorusini. Mają wynik, który ich z całą pewnością satysfakcjonuje. Wydawało się, że Zagłębie jest na bardzo dobrej drodze. W 69. minucie spotkania, kiedy Łobodziński zdobył bramkę. Bartczak. Może jeszcze się uda, ale trzeba lepszych zagrań niż to Bartczaka. No i teraz piłka dla rywali, bo w ostatniej minucie spotkania Banaczek jeszcze faulował. 3 minuty dolicza sędzia Ismet Arcuman z Turcji do podstawowych 90 tego spotkania. Kibice jednak powoli nie wierzą już w to, że Zagłębie przechyli szale na swoją korzyść i opuszczają lubiński stadion po 11 latach przerwy. Po meczach z Wielkim Milanem, po tylko występach w Pucharze Intertoto, mecz Pucharu UEFA, rundy kwalifikacyjnej. Jak na razie Zagłębiu za bardzo nie wychodzi. Były momenty dobrej gry, ale to za mało, bo wszystko przecież determinuje wynik. Bartczak, czy w ostatnich sekundach będzie stać jeszcze Zagłębie na bramkę, która mogłaby otworzyć drogę do zwycięstwa. Żuvenal fauluje Bartczaka. 2,5 minuty pozostają piłkarzom Edwarda Kleindiensta. To jest oczywiście wynik, który nie przekreśla ich szans w rewanżu. Ale też zadania sobie Zagłębiacy nie ułatwiają. Jest rzut wolny, a więc wrzucenie piłki pod bramkę Artura Leski. Nie, zagranie do Alunderisa. Alunderis z dystansu. A teraz Lesko powinien otrzymać żółtą kartkę. Dlatego, że w momencie, kiedy miał piłkę pod nogą, odkopnął ją, no to jest granie fair. Za coś takiego sędzia powinien wyciągnąć żółty kartonik. Z dobrze ponad 40 metrów uderzał Alunderis. O, widzimy raz jeszcze niesportowe zachowanie bramkarza Dynama Mińsk. Jovanović, ale szybszy od niego Kirill Pauliuczak. 1,5 minuty do końca. Bartczak. Trzeba jeszcze wykrzesać z siebie te resztki sił. Szczypkowski. Podanie wracające do Bartczaka. I Bartczak zagrywa niecelnie. Eduardo. Teraz trzeba pilnować, żeby jeszcze Hackiewicz i Spółka w ostatnich sekundach nie zdobyli bramki zwycięskiej. Kowel i Alunderis. Van Cicharian z autu. Widzimy powtórkę ostatniego ataku Dynama Mińsk. A jeszcze zrywają się do szarży na bramkę rywali. Piłkarze Zagłębia, ale Jovanović zagrał zupełnie tam, gdzie nie było żadnego piłkarza z jego zespołu. Arboleda na przebój. Arboleda, może coś uda się tak po piłkarsku na aferę. Arboleda, 18 metr. Uwaga, szansa, Banaczek. I będzie co? Jeszcze rzut rożny, chociaż Banaczek pokazuje, że było zagranie ręką. 15 sekund do końca spotkania. Czy Zagłębie zdoła zdobyć bramkę, która dałaby piłkarzom Edwarda Kleindiensta zwycięstwo? Tomislav Bisewicz za chwilę dośrodkuje piłkę. Ale nie wszyscy piłkarze Zagłębia są w polu karnym. Dośrodkowanie, Arboleda walczy w powietrzu. I piłka dla Dynama Mińsk. To się już chyba Zagłębiu nie uda. Mówiąc to, mam na myśli zwycięstwo w spotkaniu z Dynamem Mińsk w pierwszym meczu pomiędzy
polskim i białoruskim zespołem, bo jak widzimy jest już po doliczonym przez tureckiego arbitra czasie spotkania. Za chwilę usłyszymy ostatni gwizdek. Dokładnie w tej chwili Ismet Arcuman kończy spotkanie w Lubinie. Wynik, który może nas rozczarować 1-1. Były takie momenty, które mówią nam o tym meczu, że Zagłębie było lepsze. No ale kiedy pada wynik remisowy, kiedy nie ma zwycięzcy, no to siłą rzeczy przed spotkaniem rewanżowym w Mińsku usatysfakcjonowani być nie możemy. Bramki padły po błędach obrońców. Po błędzie Wanci Hariana strzelił gola Wojciech Łobodziński. Po błędzie Alunderisa, po jego nieporozumieniu z Liberdą, wyrównującego gola zdobył Leonid Kowel. Ogromna radość teraz niewielkiej grupki kibiców Dynama Mińsk. Szczęście również piłkarzy Aleksieja Petruszyna. Oni ciężko pracowali na ten wynik. No i mogą się cieszyć po 93 minutach spotkania na stadionie w Lubinie, który teraz szybko pustoszeje. Brawa dla piłkarzy Zagłębia od ich kibiców, ale też wyraźnie widać, że kibice klubu z Lubinia są rozczarowani. Przed chwilą na Państwa ekranach Wojciech Łobodziński mógł być bohaterem tego spotkania. Miał jeszcze szansę bramkową. Zresztą faktycznie, jeśli byśmy to podliczyli, to 6-7 okazji bramkowych miało Zagłębie Lubin w tym spotkaniu, ale ten mecz mimo tych szans bramkowych cały czas wyglądał podobnie. Obie drużyny nie ryzykowały wszystkiego, nie atakowały całymi siłami. Oba zespoły bały się stracić gola. Ostatecznie bardziej usatysfakcjonowani Białorusini, którzy stracili bramkę, ale również ją strzelili. Cóż, Zagłębie Lubin musi w rewanżu w Mińsku strzelić bramkę, jeśli chce awansować. A przecież piłkarze Edwarda Kleindienstra, mimo że narzekali na niekorzystny, niefortunny termin tego spotkania, to mówili o tym, że postarają się wywalczyć awans. Zobaczymy, czy tak będzie. Rafał Patyra rozmawia z bramkarzem Zagłębia Lubin Mariuszem Liberdą. No właśnie, kibice na stadionie lubińskiego Zagłębia pożegnali Mariusza wielkimi oklaskami. Mariusz, zasłużyłeś na te oklaski? Powiesz nam, co się stało w tej sytuacji, w której Zagłębie straciło gola? Było dziwnie. No na pewno przyczyniłem się do tej utraty bramki. No, nasz obrońca z takim impetem biegł. Zrobił zamach. Tak, że się przestraszyłem, aczkolwiek no krzyknąłem i bez względu na to, co by się nie działo, to powinienem tą piłkę złapać. No niestety nie udało się, padła bramka. No, chciałbym przeprosić kolegów i kibiców, których zawiodłem. No postaram się w rewanżu bronić tak, żeby ta bramka nie padła, aczkolwiek musimy coś strzelić. I nie wiem, no być może zawędruję na jakiś rzut rożny i jeszcze postaram się coś strzelić. Nie wiem, no na pewno był to dla nas ciężki mecz, bo wiadomo, Dynamo rozegrało już 13 spotkań. Był to dla nas jakiś tam pierwszy poważny sprawdzian. Myślę, że chłopcy zasłużyli na słowa pochwały, aczkolwiek no w piłce bywa tak, że nie zawsze się wygrywa. Mariusz, chwalisz Dynamo. Rzeczywiście jest to zespół poukładany, który łatwo pola nie oddaje, ale umówmy się co do tego, że nie są to też wyżyny europejskiego futbolu i wy macie graczy o wyższym potencjale indywidualnym niż Dynamo. Tylko jak wyzwolić ten potencjał w rewanżu? Myślę, że czas będzie teraz działał na naszą korzyść. No, wiadomo, że jeszcze nie jesteśmy w sezonie, nie mieliśmy jeszcze może tej szybkości. Nie chciałbym tutaj zwalać winy też na warunki, bo takie same były dla obu drużyn. Tak jak pan powiedział, no na pewno mamy młody, ciekawy zespół, który praktycznie ogrywa się na arenie międzynarodowej i zdajemy sobie sprawę z tego, że Dynamo było dzisiaj do ogrania. No ale zagrali tak, jak zagrali i to im wystarczyło do tego, żeby osiągnąć tutaj bramkowy remis. Dziękuję ci, Mariuszu. Życzę powodzenia w rewanżu. A my przenosimy się teraz do Janusza Kałodzieja, który ma innego gościa. Jest nim Maciej Iwański, ale nie komentator Maciej Iwański, tylko piłkarz Maciej Iwański. Maciej Iwański przy naszym stanowisku, mózg drużyny, mózg zespołu, bardzo smutna mina. 1-1 to przecież nie porażka, przegraliśmy bitwę, ale chyba jeszcze nie całą wojnę. No my tutaj w pucharach remisowaliśmy z Wisłą, gdzie na wyjeździe wygrywaliśmy. Wiadomo, to jest inna ranga, puchar UEFA. Postaramy się wygrać, my dopiero zaczęliśmy przygotowania, jest to nas trzeci tydzień. Dynamo jest praktycznie w środku ligi i było to widać, gdzie oni dłużej trzymali piłkę. My w pewnym momencie nawet, można powiedzieć, słanialiśmy się na nogach, ale to za dwa tygodnie
będzie dużo lepiej wyglądać. Jest nowa drużyna, kilku nowych zawodników, ale wy jesteście dopiero w okresie przygotowawczym, o czym wspomniałeś. Natomiast pierwsza połowa, no dużo szans niewykorzystanych. Czy to miało znaczenie w ostatecznym rozrachunku? Można było choć tą jedną bramkę do przerwy strzelić? Na pewno tak, bo do przerwy mieliśmy 4 sytuacje, z których mogliśmy strzelić bramkę. No, w normalnej dyspozycji powinniśmy to strzelić. No, na razie jeszcze mówię, jeszcze nie jesteśmy na tym naszym pułapie i dopiero w sobotę zeszliśmy z mocniejszych treningów, troszeczkę nam trener odpuścił, teraz mamy 2 tygodnie do rewanżu i na pewno teraz znowu zostanie nam dołożone, więc mam nadzieję, że te organizmy się już przyzwyczają i my musimy pamiętać, że mamy przed sobą całą ligę, dopiero jest to początek i musimy się przygotować na całą ligę. W związku z tym z optymizmem w przyszłość, wierzysz w awans do następnej rundy. Myślę, że wierzą w to również kibice, mój rozmówca Maciej Iwański, a teraz oddaję głos naszemu komentatorowi Maciejowi Iwańskiemu. No tak, a przy okazji pragnę wyjaśnić, że Maciej Iwański to nie ta sama osoba, nie jesteśmy rodziną. Drodzy Państwo, to nieważne. Zagłębie Lubin, Dynamo Mińsk 1-1. To było spotkanie, w którym naprawdę piłkarze Edwarda Kleindienstra powinni pokusić się o zwycięstwo. Nie wyszło. Cóż, z jakiej przyczyny to słyszeliśmy przed chwilą. Mariusz Liberda mówił o tym, że być może w rewanżu strzeli bramkę. Chciałby to uczynić po jakimś rzucie rożnym. Była taka okazja pod koniec tego spotkania. Nie zdecydował się na to, ale po męsku wziął winę na siebie. W każdym razie Zagłębie Lubin jedzie do Mińska za 2 tygodnie z trudnym zadaniem strzelenia bramki i wywalczenia awansu do następnej rundy. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, ważnym graczem w branży wydobycia i przetwórstwa cennych zasobów ziemi. Czerpiemy z pokładów wiedzy istniejących w organizacji, z kompetencji i doświadczenia naszych pracowników. Odkrywamy nowe, przyjazne środowisku naturalnemu możliwości eksploatacji zasobów naturalnych. Tworzymy kulturę współdziałania, dzięki której możemy mierzyć się z każdym wyzwaniem, odważnie zdobywać nowe rynki oraz realizować biznesowe ambicje. Najcenniejszym zasobem, jaki posiadamy, jest wiedza. Wykorzystujemy ją wspólnie dla dobra ogółu. KGHM.